Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mega faka do rozpakowania tutaj przed nami leży. Co poza tym, na pewno będą kolejne odcinki z tej mega faki. Dzisiaj będziemy sobie się przyglądać dokładnie. Tylko muszę sobie wziąć śrubokręcik. Co tu jest? Sergiusz. Jakiś Sergiusz. Tyle. Dobra. Będzie unboxing. Chyba. Zobaczmy, co tu przyszło, bo jestem ciekaw, nie jestem pewien do końca. Także fajnie. O, styropianów. Będzie zabawy, że tak powiem, ze styropianami. Szykuje się ocieplenie tego garażu, także się przyda. Żartuję. Wypełnienia ciąg dalszy. No dobra, zobaczmy, co tu jest. Co tu jest? Śmieć. A już wiem, co to jest, bo już mi kazał tutaj, że tak powiem, przygotować dobre wiadro na ścinki, w których jest wszystko zapakowane. No to będziemy sobie najpierw ścinki pakujemy. Wiecie co? Faktycznie miałem wziąć dmuchawę do liści i te ścinki wydmuchać stąd, z tego pomieszczenia, ale bądźmy ludźmi, że tak powiem. No dobra, dobra. Ale opakowanie. Się odsłania tu już coś. Czekajcie, bo ja tam patrzę, a tu do was mówię, nie? Odsłania się tu taka fajna maszynka. Czekajcie. Weźmy drugą torbę od razu. Fajnie, że te torby są tutaj, to... Patrzcie, jakie retro. Dell. Słuchajcie, Dell. Na stół i będziemy zaraz opowiadać, co tu mamy za Windows. Windows XP Home. O, to już nie retro. No, ale wygląda jak retro. Klawiatura w całości. Fajny sprzęt Della. Inspiron 5100. Tu jest bodajże jakiś Celeron zapodany albo coś takiego. No dobra, będziemy sobie na stół, będziemy, że tak powiem, rozpakowywać to, co tutaj mamy. Tak wygląda, się prezentuje, słuchajcie. Dell. OK, jedziemy dalej. Tu mamy dwa radiostacje z Xinhua. One są do naprawy i do zestrojenia. I to jest dokładnie model RL2039/90 Europa CB Radia. Zobaczcie, z jakimi antenami. Ja pierdzielę, 2 metry długości anteny. To jest CB radio. Metalowe, ciężkie. Zaraz wam zademonstruję tylko tego laptopa, pojejku. Jak to wygląda, jak to się prezentuje. Tutaj mamy A, B, C, D, E, F. Squelch, wolumę. O, nawet jeszcze próbował coś zadziałać. Teraz zobaczymy, jak drugi. Na ostatni. Nie stroją. Jedno jest uszkodzone. Słuchajcie, piękny sprzęt na odcinek.
że tak powiem, będziemy tutaj je spróbować zestroić i naprawić. Tylko które jest które? Ale zabytki. Patrzcie. To do tej pory pracuje. Raz, dwa, trzy. O, działa! Jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, jeden, dwa. Ekstra. Słuchajcie, tutaj jest jakość. Tam mam mikrofon. Jakość z tego radia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Techniczna próba. Raz, dwa. Na B. 1, 2, 3. Działa. Na C. 1, 2, 3. Test. Na D. 1, 2. Już nie. Już nie działa. Kwarca brak pewnie. E, raz, dwa, nie działa. E, jeden, dwa. I F, nie działa. Czyli mamy ustawione w drugą stronę. Raz, dwa. A, widzicie. Z tym jest kłopot. Z tym jest kłopot. Ono odbierać odbiera. 1, 2, 1, 2. Ale też... Też jest z trzaskami jakimiś. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Czyli te jest uszkodzone. Będziemy sprawdzać. Prawdopodobnie tranzystorki przy końcówce. Bateria zielona jest ok. Jeden, dwa, jeden. Squelch nie chce działać. Tutaj o coś musi być wywalone. Do czyszczenia po prostu. Wiecie, tak mi się wydaje, bo to niekoniecznie musi być uszkodzenie. Jeden. A, B, C. C. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Ale jakość, słuchajcie. Kurde, to jest typowe 3 kHz. Nie no, piękny. Bardzo piękny sprzęt. Te jest sprawne. Tylko cztery kanały są obsadzone, to jest niesprawne, trzeba je obsadzić. P306. Ok, jedziemy dalej, słuchajcie. Nie wiem co tu. O, tutaj już coś widzę, bluzem. Retromyszka z kulką. Do następnych odcinków. Retromyszka z kuleczką A4Tech. Słuchajcie, ze scrollem nawet i z trzema przyciskami. Super. Odkładamy. Będziemy się tym zaraz zajmować. Co tu mamy? Ojej, tu wszędzie te śmieci. A, tu mamy fajne zabawki. Piękne retro. Ojejku. Pamięci SD. OK. Wyciągnijmy te pamięci. I procesory. Patrzcie, jakie fajne retro. Co to jest? Toshiba. 32 ASG. 32000 ASG, czyli jednomegowe. Raz, dwa, trzy, cztery. 4-megowa pamięć. Ta jest jakaś inna, bo jest pozłacana. Ta jest pozłacana, te są styki srebrne, ale chyba będzie, nie no, inna jest. Te są inne, ta jest inna, ale tu jest 4-megowa, tak? Nie. Tu jest jeszcze jedna, czyli mamy komplet czterech. Raz, o tak o. Raz, dwa, trzy, cztery pamięci i tutaj mamy pamięć jakoś
inną, a tu jest jakaś już rozbudowana. Co to jest? Nie napisali, ale to może być, kurczę, słuchajcie, 16-megowa pamięć o to może być. Aż. Albo 4-megowa w jednej kostce. Super. Będziemy się zajmować retro komputerkami. No i tutaj fajne, ciekawe sprzęty. Pamiętam moje pierwsze komputery, że tak powiem, PC-towskie. Były na takich procesorach. Patrzcie, Intel i486DX. Czyli pełny z koprocesorem Intelek. I tu Pentium. C3 procesor, ja C3 1A10 AGHZ. 1 GHz, 133 szyna razy 7,5. 1,45V. 1-gigowy AMD. Tak? Dobrze mówię? No tak, kurczę. 1.0AGHZ. Zobaczcie. Aha, tylko żeby jeszcze tę ostrość chciało złapać. A kamera. Ciężka sprawa. O, miesza się, miesza. No strasznie to mam z tym. No ostrość łap. No nareszcie. Ręce drżą jak u pijaka. Żartowałem. O, tutaj wygięte nóżki są, ale je trzeba będzie jakoś ładnie popustować. Ojojojojojojojoj. Się trochę zniszczyło. Dobra. Okej. Okay. Pamięci. Ekstra. Wyczyść mi te pudełko, bo też powrotem trafia do tego pudełka. Tylko tutaj to by się przydało czymś się przełożyć, jakąś gąbeczką. Tu mamy gąbeczkę. No to zróbmy sobie tak. Cyk. I cyk. Okej. Okay. Procesorki. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Znalazłem kartę dźwiękową Sound Blaster. Model CT4180. Sound Blaster, ale nie live. Live'y były czarne. Live'y były czarne, słuchajcie. 4 mega... Nie, co tu gadam? CT4180. No, piękna sprawa, Sound Blaster do retro komputera, super. Jedziemy dalej. I oczywiście dalej śmiotki, śmieci. Ale fajnie jest opakowane, wszystko super. Tylko te śmieci, o, coś mi się tutaj pokazuje pod ręką. Coś mi się tu pokazuje. Seagate Barracuda ATA. Gdzie tu jest pojemność na tym 7 giga? Megabajta. O kurczę. No jest tak, 16383 cylindry, 16 głowic, 63 sektory, 19,541,088 addressable sektor. No i teraz jak jesteście tacy mądrzy, no to trzeba to przeliczyć, ile to ma giga. Ile ma megabajtów? 10 giga! Ktoś tu ołówkiem napisał. Dobra, przełączmy, pokażmy. Seagate Barracuda, 10 giga. Pamiętam takie starocia. Fajne sprawy.
Jeszcze jak ruszy, to będę w ogóle be happy. Do retro, komputerka. Tylko teraz to się wstawia już inne dyski. Jest SSD. Dobra, jedziemy dalej. O, karta graficzna. Kurczę, się poprzyklejały śmieci. Poprzyklejały śmieci i to jest tak, śledzik odkręcony. Ojejku, kto tu zobaczy, co tu jest, jak to jest naklejone. Może z drugiej strony, o, są jakieś nadruki. Savage Pro 32 mega, ale antyki, ja. Fajnie. Kurczę, będziemy składać. Będziemy składać retro sprzęta. Mamy już grafikę, mamy audio, mamy grafikę. Będziemy składać sprzęta, jedziemy dalej. Oho, ho. No, fajna sprawa. Ale tych śmieci tutaj się nabrało. Płyta główna. Czekajcie, musimy tutaj wygrzebać te resztę wypełnienia. To chyba na złość było zrobione takie wypełnienie, no ale zobaczymy później, puzzle sobie te ułożymy, zobaczymy czym on tutaj się kurde zajmuje. Także wszystko co tajne nie jest nam obce, pani, to damy radę to ułożyć. No dobra, płyta. Jedziemy z płytą na stół. Okej. Płyta, jak widać, jest na stare złącze ATA. Tak? Tak, na ATA. Czyli to jest jeszcze pewnie Pentium jakieś, tak? Socket 7. Socket 7, zaraz zobaczymy co tu siedzi, bo tutaj siedzi jeszcze jakiś jeden procesor. Intel Pentium, tak jest. Klejony? Nie wierzę. Myślałem, że pogiąłem. Co to za Pentium jest? Ze starości przygrzany. No, wyskrobiemy starą pastę. Jakby ktoś się pytał, to kiedyś tylko biała pasta była. Nie było tej złotej, czy tam jakiejś tam innej kolorowej, czy tam jakiejś tam, a która lepsza, a która gorsza. Kiedyś nie było takiej potrzeby. W ogóle 486 bez radiatora pracowało na początku. 386 też bez radiatora pracowało. Pentiumy już zaczęli stosować takie grube radiatory. Żeby było śmiesznie, to tu nie ma nawet miejsca. Nie był nigdy wentylator wkręcony. A nie, był. Był malutki wentylatorek wkręcony, bo widać są zadrapania. No dobra, weźmy sobie to pod lupę i sprawdzimy co to za Pentium 166, proszę bardzo. I 166. Niestety z tej strony nie jest napisane. Super, ale będzie retro. Czy to wejdzie teraz? No, wejdzie. Ja jednak pobiłem. Kurczę, trzeba uważać. Siedzi. Dobra, potem sobie tutaj dokleimy. Ale nie ma tej poprzeczki do coolera. Może jakiś inny zastosujemy, zobaczymy. Na ATA 166 Pentium. Ciekawe czy ruszy to wszystko. Zobaczcie. Jest pamięć do koprocesora. O, no super. Pełne. Wszystkie 8 banków. No, zobaczymy. Dobra, jedziemy dalej. A miał być krótki odcinek. Słuchajcie, bardzo krótki, fajny odcinek. O. Ktoś tutaj się znowu otwiera. Czekajcie, ja nie chcę tego przeładować. Skąd on te ścinki wziął?
musi w jakiś... Ale będzie rozpałki. Dobra. No to cała torba ścinków. Pakujemy dalej. Nie wiem, czy to widać. Nie widać. Słuchajcie. Ja bym tutaj dla was pokazał, ile dla tych ścinków jest. I tutaj delikatnie trzeba brać, bo to wszystko jest utopione w ścinkach. Stacja dyskietek 3,5 cala. Zwykła pecetowska stacja dyskietek. Mam jeszcze takie dwie. Chociaż. A nie, pecetowska. Dobra, słuchajcie. Pecetowska stacja. Bez front panela. Na taki przycisk. Tylko jeszcze dyskietki trzeba mieć. Ok. Dysk retro, stacja odłożona na bok. To co? Jedziemy dalej. 1,44 mega ma ta stacja, jakbyście tam chcieli wiedzieć. Bo młodsze pokolenie nawet nie wie, co to jest. Także będziecie oglądać, to będziecie się dowiecie w następnych odcinkach. Jedziemy dalej. Retro złomy. Ok. Modem. Zobaczcie, ma speaker i mikrofon wejście. Takie kiedyś 56 kilobitów, tak? To jest 56 czy 30? 52 albo 36. Zobaczmy, co mi tu na... Bestcom. Pierwsze, co się rzuca, słuchajcie, na tych modemach, to ten transformatorek do bramki FRN-owej. Idealnie pasuje. No i przekaźnik zawsze dobrej jakości do połączenia. To jest 56-kilowy na złącze PCI, PCI. 56 kilobitów, modemik, super. Kolejna karta rozszerzeń. Także to idzie prawie komputer. Jedziemy dalej. No. Kolejna płyta. Kolejny komputer. Gdzie jestem? Pomysł z tym pakowaniem jest bezbłędny. Dobrze, żeś powiedział, że to trzeba dmuchawę do liści było wziąć. O, wyjęłaś. Słuchajcie, nie dość tego, ta płyta jest z procesorem. Nie jest aż taka retro, ale jeszcze z tych czasów takich, że gdzie było ATA, bo złącze jest ATA tutaj, ale jest i jest już złącze ATX. Jest złącze AT, jak widać, i ATX do zasilacza. O, wyłaś. Dobra, bierzemy ją na stół. I słuchajcie, jedziemy z następną płytą. No, co my tu mamy? Może tak, te retro odłożymy. Na tymczasowo na razie tutaj na bok, bo już tu tam syf, tutaj nie będę tego odkładał. Ok. Fajna retro płytka, bodajże socket PGA 370, czyli już możemy mieć tutaj Celeronek, tak. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Jeszcze nie zrywać gwarancja. Tak jest, Celeronek. Słuchajcie, jest to Celeron 400. 98 rok produkcji. O panie, to jakie to retro. 24 lata ma. Połowę tego co ja. Tak jest. Celeron 400 MHz. Ok. Ale bym zerknął.
piękna płyta. Oby tylko to wszystko ruszyło, jak nie ruszy. O, może ruszy. Patrzcie, złącza na śledzie. COM1, COM2. No i co? I teraz, gdzie tu jest USB? Co? Panowie, to były czasy, no jest zajebiste normalnie. Takie wspomnienia mnie teraz ruszają, ile ja się tych komputerów naskładałem. Przecież to były setki komputerów. O, tu pęknięty dźwięczny. Tu mamy całość. O, to bodajże się robiło w ten sposób. Lejcie mi śrubokręta i się robiło w ten sposób. Pyk! I się płyta ruszała, nie? Się odpalało ATX-a złącza, zasilacz. Ale będzie bajka, kurde. Mamy do tego, mam do tego resztę. Mam pamięci. Mam tą przejściówkę tutaj na zwykłe PS2. Będzie kolejny odcinek. Słuchajcie, to już naliczyliśmy tak, naprawa raz, laptop dwa odcinki. Tutaj złożymy peceta retro, to będzie pewnie też ze dwa odcinki przynajmniej, tak se myślę. Co najmniej dwa odcinki będą. Dobra, jedziemy dalej, bo tutaj się czas leci, dysku mało. Żartuję. I kolejna płyta. I procesor. Kurczę, nie wiedziałem, że aż tyle. Kurde, super. Dmuchawa do liści, konieczność. I tutaj mamy już takie zabytkowe retro, nie wiem skąd to z elektrośmieci bodajże. Nie, żartuję. Nie, to nie było z elektrośmieci. Patrzcie, są jeszcze z worki, ale już na switchach. No, opisik takiej płyty sobie znajdziemy i patrzcie, to już jest płytka z grafiką, z RS-em, LPT, tu mamy drugi, COM, audio i USB i LAN. To już jest jedna z nowoczesnych płyt i wcale to nie musi być retro. Można tego nie... FPGA 370, czyli taki sam jak tamten Celeron, socket. A procesor siedzi Pentium 3. Yes. Intel 866. Kurde. Tego już nie ma. Na elektrośmieciach można takie rzeczy znaleźć, ale tego nie ma. To trzeba ładne desktopowe obudowy. Ciekawe, czy ta bateria jest sprawna. Wiecie co? Może zmierzymy od razu. Tylko ja muszę woltomierza jakiegoś wziąć. Po tylu latach, co? Bateria od BIOS-u. Test. Test baterii od BIOS-u. Ok. Cyk. 0,5 volta. Nie widzicie. Moment, nie widać. 0,5 volta, 0,5. Śmietnik. A na razie niech siedzi. Bo zieloni się dowiedzą, gdzie to wyrzucą. W którym lesie to będę później filować, nie? Żartowałem oczywiście, tak standardowo. Dobra. Jedziemy dalej. Czas goni, długi odcinek się robi. O, tutaj coś jest. Karta graficzna z wyjściem TV Out. ATI 3D Pro Rage. Rage Pro. A, i z dodatkowym slotem do pamięci. No to dobra. Patrzcie. Dodatkowy slot do pamięci BIOS. Można sobie zobaczyć, co tu jest w tym... to jest GBA w ogóle. Słuchaj, o, tylko procesor dodatkowy. Rezonator kwarcowy 29,498928 MHz. No tak, żeby obrobić synchronizację, to musi być aż taki wysoki.
No, ATI. Zaraz zobaczymy, ile to jest w ogóle megowe. Dwumegowe, może być cztero... A nie. Dokładnie model. 100... 4 mega. 4 plus 4, 8. 4 plus 2, 6. Czyli tu można dostawić tylko czwórkę lub dwójkę. I nic poza tym. 8-megowa karta. Aha, bo on ma tutaj... dokładnie symbol trzeba spisać. A i karta już na AGP. Ciekawe czy ta... A ma. Słuchajcie, ma te popsute AGP mają. Te płyty mają. Tamta retro na 486 nie ma. A ta ma zepsutego... Ma. Ma, słuchajcie, mają AGP, czyli po prostu były całe kompy. To jest takie popsute AGP. W tamtych czasach nie było standardu, który jest teraz. On, te AGP a tu sekretyn durny, ten trudne słowo sobie wybrał. Jak to się mówi? Dobra. Były zmiany po prostu. Nie tylko tak gadamy, policja. Dobra, jedziemy dalej. To nie jest na tej zasadzie, że ja coś tutaj tego, wiecie, łyknąłem. Tylko po prostu, nie no, cieszę się, no. Kupa radości, że tak, ale będą retro. I następna, co to jest? Karta graficzna z wejściem. Wejście. Ha! Przelot. Po prostu to jest przelot. Można sobie podłączyć dwa? Tak? Nie. Kuźwa. Pierwszy raz coś takiego widzę. Patrzcie. Kart wyjściowe. Żeńskie. I męskie. O co tu kaman? Ile to megaowa karta? Co to jest za karta w ogóle? ICS Gandek jakiś. Riva? Podwójna? To zawsze to Rivy takie były. Czekajcie, czy to jest Riva? Pro. Tych naklejek to... Co dystrybutor to więcej tych naklejek, ale nikt nie napisał... Co to jest? Made in Taiwan i nic poza tym. Sądząc po tych stalakach jest to też jakieś 4 mega pewnie. 4 albo 8, czyli też jakieś takie totalne retro, ale AGP. I AGP już nie zepsute. Zobaczcie, jak się różnią sloty. Widzicie? Kurczę. No nie, w to nie wejdzie. A nie, to PCI, kurde. Ale żem strzelił teraz. Przecież to PCI jest. Kurczę, co myślę, AGP, no ten coś to za długi ten slot na AGP. Ale co to za karta? Piszcie w komentarzach. Tutaj macie dokładnie naklejki na lekki. Zaraz wam tutaj może ostrość łapniemy. O. To stronę. I teraz najważniejsze. Pokażemy procek. Może odwrotnie. O. Jak drugą stronę, to o jest. Męskie, żeńskie. Okej, no. Piszcie w komentarzach, co to jest. Lecimy dalej. Będziemy patrzeć, co tu jeszcze zostało. Tu coś zostało. Ojej, to jest właśnie 486. Albo nawet 386. Desk topowy. Już widzę, że to jest leżący, słuchajcie, po tym panelu. Ale kiedyś to robili, nie wiem, z grafiką. Haha.
Ciekawe co za grafika, bo nie ma jednego bolca, chytre gniazdko. No i tutaj wejdzie nam procesor, bierzemy to na stół. Wejdzie nam procesor właśnie ten 486DX2. Tak? Zaraz się okaże. Intel. Ojejku, tak się okaże. Jak on będzie taki prosty, jak on teraz jest, to on tutaj nawet nie ma opcji, żeby tu wszedł. Ojojojojojoj. Ale się pokaszanił. No dobra, spróbujmy go od razu odratować. Muszę znaleźć płaskie szczypce. I odratujemy. Jak się ugięło, kurwa, się trochę ugięło tych. Wiecie co, no choruję na stary monitor, bo miałem kiedyś takiego monitor Hercules, bursztynowy. Miałem takiego bursztynka. Kiedyś za gówniarza. No i teraz tak sobie patrzę, wypatruję, ale na aukcjach nie ma nic. Jak ktoś ma, to cena jest kosmos. Chociaż w sumie to tak od dobrego roku czasu wypatruję i nie ma. Nie ma. Było na eBayu jedna aukcja, ale to nie był Hercules nasz, tylko to był jakiś tam inny bursztynkowy. Dobra, słuchajcie, patrzcie, pewnie wyjdzie. Musimy się przypatrzeć, czy się pokrywają wszystkie nogi. Tu jeszcze. Wiecie, że te nogi są ze złota? Nie wiem, czy to pokażę, czy nie. To jest 486. Wyrywali same, one są takie mięciutkie te nóżki. Kurczę no. Oj, sto kamero, no. Zanim łapnie ostrość, to 4 razy się zastanawia. No, ale to nic. Zobaczmy, czy to wejdzie. Czy to jest ten soket? Czekajcie, tak mamy 3, tak mamy 3. Gdzie mamy jedynkę? O, tutaj jest kłopot. Tu jest A. A. Tu jest skos. Czyli tu mamy jedynkę. Czyli w ten sposób ma siedzieć. No, 486 wejdziesz czy nie wejdziesz? Nie chcę cię pchać na chama, bo widzę, że tu jeszcze masz pogięte nóżki. Oj, 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 oj. Jedynka. Okej. Jak wejdziesz w soket, to ci się nogi poprostują. No to wchodź. Siedzi. Dobra, już nie ma sensu go wybierać. 486DX. Jedna ISA. To by było tyle, panowie. Wyjście. Bodajże albo CGA. Prawdopodobnie będzie albo monochrom, a nie A, albo VGA. 486DX już miało VGA. Trzeba będzie troszeczkę ją poczyścić, odrestaurować tą płytę i zobaczyć, co ją boli, ewentualnie skruszować BIOSa, o ile się znajdzie. I podłączyć AT zasilacz, którego nie mam. Wymienić przede wszystkim to baterię starą.
Sprawdzamy. Stan baterii. Stan baterii. 0,06. Nie dziwne. Rok produkcji. Gdzieś tu może znajdziemy, co? Fajnie by było, żeby znaleźć. O, jakieś podkładki nawet były. Tak to się kiedyś, słuchajcie, robiło. Kawałek podkładki, jakiś kawałek plastiku przyklejony na taśmę dwustronną, czy na jakąś taką negluta. Produkt Singapur. To jest retro, no. Ale daty ja tu nigdzie nie widzę na tej płycie. Jakaś korozja jest delikatna przy tej baterii właśnie. No daty nie widzę. Kompak. Firmy jest Kompak. Producent Kompaka był. Miejsce, słuchajcie, na koprocesor. No nie ma, tutaj jest coś tylko wybite. 16-01-23-001. Jakiś numer. Tak szukam, może gdzieś po tych naklejkach jakieś by coś więcej ktoś o tej płycie powiedział, ale tutaj nie wiem, czy to o tych na spodzie. Może tutaj po tych numerkach byśmy doszli cokolwiek. O. Produkt Kompaka. Czekajcie, tutaj jeszcze jest sneaker. Sticker. I poza tym nic. No piękne retro. Raz, dwa, cztery płyty w sumie. Cztery płyty. Jedziemy dalej. Teraz karta sieciowa LAN. Ale to już jest taka zwykła Realtek. Nie retro. Taka malutka, lanowska. Co to jest? O. No dobra, tutaj patrzę, że są dwie rzeczy mi się wylosowały. Tu trochę opinie podjęte. A tu się poprostuje. O! Tu mamy taki fajny kontroler. Kontroler ID. I to jest na ISE. Kontroler ID. Żeby podłączyć dysk do takiego sprzętu retro, to... Tylko teraz z której strony bym siedział. Nie, tutaj chyba była jeszcze przejściówka i to przejściówkę były ISY. ISA. I karta graficzna kolejna. S3. S3 co to jest? Trio. 64. S3 Trio. Pewnie 4 mega albo 2. S3 Trio 64. Ciekawy. Się okaże, co system powie. S3 Trio 64A. Karta graficzna kolejna. A tutaj coś mi tu nie pasi, bo tutaj chyba powinna być jeszcze przejściówka taka desktopowa leżąca i te karty powinny być siedzieć w ten sposób. Takie długie szyny. Dobra, jedziemy dalej jeszcze. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy w tym kartonie. Jeszcze mamy kartę sieciową, jeszcze jedną. I to jest Wimbond. No, to będzie bardziej retro. Pewnie 10-megowa, nie setka. A nie, setka. Pełna? A nie, dziesiątka. Dziesiątka, 4 żyły ma. Już wam pokazuję tutaj. Widać, że ma tylko 4 piny w środku. Nie ma pełnych 10. Ok. Winbomb. Karta sieciowa kolejna. I jedziemy dalej jeszcze. Przeglądnijmy to. Tu już chyba wszystko. Pod spodem już niczego nie ma.
zostały tylko śmieci, które musimy tutaj z powrotem spakować. Teraz słuchajcie, teraz same, patrzcie ile wyjąłem z tego pudła, a same śmieci nie wiem się to zmieszczą. Ojej, faktycznie. Z powrotem pełne. Dobra, to by było na tyle z tych skarbów. Super, ekstra. W następnym odcinku na pewno będą krótkofalówki te. Te krótkofalówki z taką potężną, długą anteną. A potem będzie retro. Zapraszam do obejrzenia, zapraszam do wspierania tego kanału. Tam na dole link jest w opisie. Jeśli macie takie fajne graty, o, na pewno będzie ten laptop odpalany. Bo tych laptopów już tutaj jest parę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie do odpalenia. Macie jakieś retro graty, słuchajcie, to przysyłajcie jak możecie. A ja? A, odwiedzajcie stronę. Strona piracz.pl. Już jest potwierdzona przez Google'a. Znaczy potwierdziłem ją dopiero teraz, bo tam możecie robić własne streamy na mojej stronie. Tam cenzury nie ma, także możecie wykorzystać sobie stronę do streamowania i do robienia live'ów. Choćby nawet. A możecie przesłać też swoje filmy. Już niedługo będzie taka coś a la YouTube, galeria. Po prostu na razie leci to wszystko na pierwszą stronę. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale za chwilę będziemy robić jakieś tam... Każdy będzie mógł mieć swój kanał. Polski, niezależny. Stojący tutaj, w tym pomieszczeniu. Serwer. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie. Łapeczki.